Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o mocach, jakie otrzymał od egipskich bogów Black Adam. Niepowstrzymany zabójca bohaterów, którego nie potrafił powstrzymać nawet Superman czy też Shazam. Postać ta jest skrajnie niebezpieczna ze względu na swój brak pohamowania, brutalność i doświadczenie, jakie nabyła przez tysiące lat istnienia. W starożytności zabijał dynastię faraonów czy też przedstawicieli swojej rodziny, zaś w teraźniejszości jego celem była zemsta i posiadanie nieograniczonej władzy. Zło, jakie trzymał w sobie, spowodowało, że jeden z najpotężniejszych bohaterów marsjański Łowca po spotkaniu Black Adama uciekł z naszej planety. W celu wygrania pojedynku był zdolny do wywołania III wojny światowej czy też przesunięcia za pomocą siły fizycznej całego Księżyca. Do przywołania swoich mocy używał tego samego okrzyku co Shazam, jednak w jego przypadku moce nie pochodzą od czarodzieja, a od 6 egipskich bogów. Każdy z nich obdarzył go swoim najpotężniejszym aspektem mocy. Wytrzymałość Black Adama i to, że potrafił przetrwać najpotężniejsze ataki przeciwników, spowodowane jest darem, który otrzymał od Shu, będącego bogiem powietrza. Dar szybkości zaś otrzymał od Horusa, egipskiego boga nieba. Dzięki tej mocy mógł na Ziemi latać z prędkością 2 mil na sekundę, a w kosmosie poruszać się z prędkością światła. Pod tym względem mógł śmiało nawiązywać rywalizację z Flashem, któremu raz nawet użyczył swoich mocy. Amon, bóg wiatru urodzaju płodności, obdarzył Black Adama darem mocy, która była destruktywna dla wielu przeciwników, którzy stanęli na jego drodze na przestrzeni tysięcy lat. To bóstwo księżyca i mądrości obdarzyło go niesamowitym poziomem inteligencji, dzięki której był poliglotą i potrafił hipnotyzować ludzi. Mądrość Black Adama plasowała go jako jedną z najmądrzejszych istot we wszechświecie. Jak wiecie, ten owiany złą sławą superzłoczyńca potrafił również generować olbrzymie wyładowania atmosferyczne i ciskać nimi swoich wrogów. Moc ta została mu przekazana od Atona, egipskiego boga promieniowania żaru tarczy słonecznej. Co ciekawe, siła tego bóstwa pozwalała mu również podróżować między wymiarami, jak i zmieniać formy swojego ciała według uznania. Przewagę nad przeciwnikami Black Adam zyskiwał również dzięki nieograniczonej odwadze i wewnętrznej rezerwie sił witalnych, które pozwalały szybko regenerować mu własne ciało. Był to ostatni dar, który otrzymał od bóstwa Mehena, symbolizującego hart ducha. Podsumowując, Black Adam posiada pełen przekrój mocy i cech charakteru, które pozwalają mu walczyć z każdym przeciwnikiem, który stanął na jego drodze. Jego inteligencja pozwala mu wplątać w intrygi osoby, które pragną zmanipulować. W ten sam sposób wpływał na ziemską geopolitykę, starając się zapewnić bezpieczeństwo swojemu ludowi. Nawet jeśli przegrywał, to nigdy nie była to druzgocąca porażka, gdyż przeciwnicy pokonywali go tylko i wyłącznie dzięki zrządzeniu losu i szczęściu. Mogę wam obiecać, że na kanale pojawi się jeszcze materiał o kilku ciekawych wydarzeniach z życia tej postaci. Opowiem wam m.in. o jego życiu w starożytnym Egipcie, ale również o tym, jak wywołał wspomnianą na początku III wojnę światową. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!